Od nowego roku szkolnego wszystkie radomskie placówki oświatowe będą objęte nowoczesnym systemem zarządzania dostępnym dla Urzędu Miejskiego. Prezydent Andrzej Kosztowniak podpisał umowę z konsorcjum dostarczającym odpowiednie oprogramowanie. Radom podejmuje wyzwanie realizacji projektu realizowanego dzisiaj przez, ustaliliśmy, kilkanaście z samorządów polskich, ale to, co jest bardzo godne podkreślenia, to to, że będzie to program chyba najszerszy w zakresie realizowanych usług dla nas i najbardziej z jednej strony złożony, co zapewne będzie potrzebowało z naszej strony wielkiego zaangażowania, ale z drugiej strony też dający szereg informacji. Obszar edukacji jest rzeczywiście niebagatelny. Wydatki na oświatę stanowią blisko 40% budżetu miasta, czyli wszystkich wydatków miejskich. System obejmie 97 placówek oświatowych, które zatrudniają 4358 nauczycieli i do których uczęszcza prawie 39 tysięcy dzieci i młodzieży. Jeśli uwzględnić rodziców, którzy będą mogli korzystać z systemu, to otrzymujemy sięgającą 100 tysięcy liczbę osób, które będą z nim miały do czynienia. Oprogramowanie zapewniające obsługę zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie gminy miasta Radomia dostarczy konsorcjum firm Vulcan i Librus, które wygrało ogłoszony przez gminę przetarg, oferując swoje usługi za kwotę około 4 milionów złotych. My dostarczamy pewnych narzędzi informatycznych, ale te narzędzia informatyczne same w sobie dostarczą troszkę informacji, ale to, czy my skorzystamy z tej informacji i jak skorzystamy z tej informacji, to już będzie tutaj wspólna nasza praca. Od września wszystkie radomskie placówki oświatowe, włącznie z przedszkolami, mają być objęte jednolitym oprogramowaniem, do którego dostęp będą miały wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za nadzór i koordynację pracy szkół, to znaczy Wydział Edukacji i Wydział Budżetu. Wszystko ma służyć z jednej strony bieżącej informacji rodziców i kontaktu z nauczycielami, ale też ma służyć temu, co dla mnie jest szalenie istotne, a więc pewnemu ścisłemu nadzorowi nad tym, w jaki sposób wydatkujemy pieniądze, w jaki sposób, szanowni państwo, realizujemy politykę choćby zatrudnienia w edukacji. Dzięki wdrożeniu systemu można będzie na przykład zmniejszyć wydatki na zakupy bieżące dokonywane przez poszczególne jednostki, bo rozproszone dotąd zamówienia można będzie zebrać w jedno, co pozwoli na osiągnięcie niższej ceny. Dzięki systemowi normą staną się tak powszechnie już oczekiwane możliwości, jak m.in. elektroniczny nabór do przedszkoli i szkół, czy dostęp do elektronicznego dziennika lekcyjnego. Rodzice będą mogli zobaczyć, co się dzieje w szkole, będą mogli zobaczyć, jakie tematy realizowane są w szkole i skorzystać z dodatkowych materiałów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.